Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym briefingu prasowym. Mam dzisiaj dwa tematy do przekazania. Pierwszy to kwestia oczywiście dziwnej decyzji wiceprzewodniczącego Rady Miasta o odwołaniu dzisiejszej trzeciej części sesji. Jesteśmy cały czas w trakcie trwania tej sesji, w związku z tym nie można zmienić porządku obrad, nie można normalnie funkcjonować. Po rozmowie z panem wiceprzewodniczącym złożyłem dzisiaj do Biura Rady wniosek o zwołanie trzeciej części sesji na piątek na godzinę 16. Będę proponował zdjęcie tych tematów, które mogą przedłużyć tą sesję, natomiast proponuję, aby te rzeczy, które muszą być omówione w trakcie trwania sesji, czyli tematy budżetowe, bieżące, strategiczne oraz zgoda na sprzedaż akcji Sandecji, pojawiły się pod obradami Rady Miasta. To spowoduje, że będziemy mogli w miarę normalnie funkcjonować w mieście, nie sparaliżuje to naszej pracy. Inne samorządy podejmują decyzję o tym, że jednak normalnie funkcjonują, a proszę Państwa, moim zdaniem funkcjonariusze publiczni tym bardziej są zobligowani do tego, żeby funkcjonować, pracować na rzecz mieszkańców Nowego Sącza. Nie ma tutaj żadnego większego zagrożenia, bo na sali obrad nie będzie więcej niż 50 osób, czyli zgodnie z wytycznymi służb Sanepidu i nie widzę tutaj żadnego problemu z tym, aby ta sesja Rady Miasta się odbyła. Mam nadzieję, że będzie krótka. To nie jest czas na politykowanie, na wzbudzanie jakichś sensacji, tylko to jest czas na normalną pracę i na to, żeby zabezpieczyć mieszkańców Nowego Sącza w maksymalny sposób. Drugi temat to, proszę Państwa, informacja na temat sytuacji epidemiologicznej w Nowym Sączu na dzień dzisiejszy i w powiecie nowosądeckim. Ja codziennie spotykam się z mieszkańcami na portalu społecznościowym, także zapraszam w dniu jutrzejszym na moje 19. spotkanie o godzinie 18. Przekazuję wtedy mieszkańcom wszystkie informacje, które udało mi się zebrać, przekazuję także informacje, odpowiedzi na pytania, które mi zadają w trakcie naszych czatów, w trakcie naszej rozmowy. Na dzień dzisiejszy ta informacja wygląda tak, że mamy 554 osoby objęte nadzorem epidemiologicznym na terenie Nowego Sącza i powiatu, kwarantanną 80 osób, jedna osoba jest hospitalizowana, jedna osoba dzisiaj miała zlecone badanie na obecność koronawirusa. Mam nadzieję, że to badanie oczywiście będzie negatywnie zweryfikowane. Jutro odbywa się posiedzenie rządu, w którym będą poruszane tematy związane z pomocą dla przedsiębiorców. Mam nadzieję, że także dla samorządów, bo na pewno odbije się to finansowo nie tylko na budżetach samorządowych, ale też na kondycji naszych firm i tutaj to jest bardzo poważne zagrożenie dla wielu mniejszych podmiotów. Chciałem poinformować również, że MPK działa w trybie kursów takich, jak odbywają się w sobotę według rozkładu sobotniego, czyli od poniedziałku do soboty autobusy MPK kursują według sobotniego rozkładu jazdy. Poprosiłem dzisiaj także o specjalne kursy 27 do Piątkowej Łęgu, ponieważ tam w sobotę autobusy normalnie nie jeżdżą. Chcę Państwa uspokoić, autobusy są po każdym kursie wietrzone, dodatkowe mycie jest każdego autobusu, przecieranie płynami poręczy i pochwytów, także tutaj mamy to zastosowane procedury bezpieczeństwa. Wiele osób pyta się, proszę Państwa, co robić z osobami, które wracają za granicę z Włoch, z Niemiec. Oczywiście taka osoba powinna poddać się 14-dniowej kwarantannie u siebie w domu, zastosować takie autobadanie, autoobserwacje i w razie, gdyby się pojawiły jakieś objawy, to najpierw telefonicznie należy się skontaktować ze stacją sanitarno-epidemiologiczną pod numerem telefonu 443 54 64 oraz 442 13 54 lub z najbliższym oddziałem zakaźnym. W Nowym Sączu jest to numer 443 21 23. Również informacji udziela NFZ w specjalnej infolinii 800 190 590. Pamiętajmy, że wpierw kontakt telefoniczny, a dopiero później ewentualne spotkanie ze służbami medycznymi. Podaję także numery do Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu, do naszego tutaj miejskiego centrum, stacjonarny 448 66 81 oraz komórka 698 679 580. Z zarządzeń, które wprowadziłem na terenie Nowego Sącza, to proszę Państwa zamknięcie DPS-ów polegające na tym, że jest tam zakaz odwiedzin i wychodzenia pensjonariuszy, bo jest to grupa szczególnie narażona na zarażenie. Szkoły, przedszkola, żłobki, centrum seniora, to oczywiście też doskonale Państwo wiecie, że są zamknięte, a także wszelkie instytucje kultury jak MOK, Mała Galeria, biblioteka, a także nasz basen. Można zostawiać dokumenty przeznaczone dla urzędników miejskich w 3 adresach, to jest Rynek 1, Szwedzka 2 i Wyspiańskiego 22. Na bieżąco tylko odbywa się rejestracja zgonów i tutaj urzędnicy stanu cywilnego przyjmują osobiście. W pozostałych sprawach proszę kontaktować się telefonicznie z Urzędem Stanu Cywilnego. Telefon podaję 448 65 51. Również namawiam do kontaktu przez internet i telefonicznego z urzędnikami miasta Nowego Sącza. Numer telefonu 443 5308 lub 448 6500 oraz mail urząd@nowysacz.pl. Zapraszam do kontaktu, to jest najlepsza forma kontaktowania się w tej chwili z urzędnikami. Jednocześnie tak zaapelowałem także do dyrektorów szkół, aby zmotywowali swoich nauczycieli do tego, żeby podjęli pracę z dziećmi za pomocą zdalnych poleceń. Na przykład mogę tutaj powiedzieć, że wiem, że część szkół już podjęło taką akcję. Nie wiadomo, jak długo będziemy w takim stanie, w związku z tym szkoda tego czasu, szczególnie oczywiście dla maturzystów, ale też i dla pozostałych dzieciaków. Jeżeli to się przedłuży powyżej 2 tygodni, to wtedy będzie to dużo straconego czasu nauki, także apeluję, żeby nauczyciele starali się zadawać zadania, ewentualnie jeżeli mamy takie techniczne możliwości, to w formie bezpośredniego przekazu można prowadzić przecież również zajęcia przez komunikatory i myślę, że tutaj będziemy zmierzać do tego, żeby wydać taką instrukcję, jak można połączyć się ze swoimi uczniami, oczywiście ci, którzy mają taką techniczną możliwość. Z ważnych rzeczy bardzo proszę o to, żeby się zaopiekować osobami starszymi, tymi, które nie są w ewidencji sądeckiego MOPS-u. To są osoby, które szczególnie potrzebują pomocy, może jakichś zrobienia zakupów i sprawunku. Jesteśmy po kontroli stanów zaopatrzenia dla miasta Nowego Sącza i chciałem Państwa uspokoić, mamy wysokie stany żywności, w związku z tym nie ma potrzeby nadmiernych zakupów dokonywać w sklepach. Żywności nie powinno zabraknąć. Dziękuję bardzo za to, że sądyczanie się zachowują bardzo odpowiedzialnie. Nie ma tutaj paniki. Za wyjątkiem niektórych radnych wszystko funkcjonuje w miarę normalnie, na tyle, na ile można się w tym momencie tak zachować. Wiemy także, że sklepy powyżej 2000 m2, budowlane markety nie są objęte rozporządzeniem, także mogą funkcjonować normalnie. Poczta funkcjonuje w skróconym czasie pracy 6 godzin dziennie. Policja przeprowadza także patrole prewencyjne, także młodzież jest informowana, że powinna udać się do domu i nie powodować skupisk na terenie Nowego Sącza. Temat jeszcze związany z granicą. Proszę Państwa, granice dla obcokrajowców są zamknięte, chyba że taki obcokrajowiec posiada kartę Polaka, stały lub czasowy pobyt, pozwolenie na stały lub czasowy pobyt lub pozwolenie na pracę w Polsce. Wtedy oczywiście może wjechać i tutaj zarówno te osoby wjeżdżające, jak i Polaków powracających obowiązuje właśnie ta 14-dniowa kwarantanna domowa. Bardzo proszę, żeby się do tego stosować. Na granicach rozdawane są karty pobytu, aby też je wypełniać zgodnie z prawdą, jaka jest faktyczna sytuacja. Najbliższe punkty, gdzie można przekraczać granice Polski, to jest Chyżne i Barwinek. Pozostałe punkty blisko Nowego Sącza, jak na przykład Mniszek czy Żegiestów, są zamknięte, są pilnowane przez policję i Straż Graniczną. Także Sądecki Urząd Pracy działa w trybie zwolnionym, takim troszkę wyłączonym, ale oczywiście pracownicy normalnie funkcjonują pod telefonami i pod kontaktami mailowymi. Zapraszam do kontaktów właśnie takich pośrednich. MOPS pracuje właściwie normalnie, również jest otwarty w pokoju numer 8 na parterze na ulicy Żywieckiej. Można się bezpośrednio skontaktować z pracownikiem MOPS-u, a także oczywiście za pomocą telefonu i internetu. Rekrutacja do szkół do pierwszej klasy szkoły podstawowej oraz do przedszkoli przebiega normalnie, ale można podać te dane przez telefon również do placówek oświatowych, później uzupełnić, ewentualnie zeskanować dokumenty czy zrobić ich zdjęcie i też przesłać na wskazane kontakty mailowe. Myślę, że z takich głównych informacji, które chciałem Państwu przekazać, to na dzisiaj tyle. Jeszcze z takich pytań, które się pojawiały wśród internautów, to kwestia maślanego rynku. Maślany rynek funkcjonuje normalnie. Myślę, że to też jest dobra wiadomość. Także cmentarze funkcjonują normalnie, chociaż oczywiście wszędzie jest prośba o ograniczenie tych kontaktów, o ile to tylko możliwe. Jednocześnie także za pomocą mediów sądeckich chciałem podziękować za wytrwałą pracę, za wytężoną w tym trudnym okresie urzędnikom Urzędu Miasta Nowego Sącza i wszystkim agendom podległym ratuszowi. Chciałem podziękować policji, chciałem podziękować Straży Granicznej, Straży Pożarnej, oczywiście przede wszystkim wszystkim służbom medycznym, pracownikom sądeckiego szpitala. Myślę, że tutaj duży ukłon w Państwa kierunku. Dziękujemy za to, co dla nas robicie. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Myślę, że będziemy częściej się w tym czasie kontaktować z Państwem, aby przekazywać te informacje Państwu za pośrednictwem sądeckich mediów. Dziękuję bardzo. Do widzenia.